Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Rosso i jako, że wróciłem do gry w Genshina, to postanowiłem, że porobię kilka materiałów w związku z tą grą na mój kanał. I słuchajcie, jest to pierwszy odcinek z wielu, które nadejdą. I dzisiaj powiem wam o kilku, o 10 rzeczach, o których chciałbym wiedzieć zanim zacząłem grać. Jedną z głównych rzeczy, które będziecie robić, to eksploracja. Gra oferuje masę kontentu, znajdźki, skrzynki, questy, challenge i wiele, wiele więcej. Dosyć istotnym jest, aby pamiętać o zaznaczaniu wszelkich ważnych dla was miejsc i rzeczy na mapie. Jeśli znajdziecie depozyt surowca, jak na przykład białe żelazo, albo jakiś inny materiał, tak jak w moim przypadku Kalla Lily, to warto zaznaczyć sobie na mapie miejsce, w którym się znajdują. To pomoże wam łatwo wrócić do tego miejsca i pofarmić to, co potrzebujecie, kiedy nadejdzie czas. Dodatkowo, jeśli zobaczycie jakiś challenge albo skrzynkę, której z jakiegoś powodu w tym momencie nie możecie podnieść, no to również warto sobie ją oznaczyć, bo uwierzcie mi, zapomnicie. Jeśli jednak nie będziecie o tym pamiętać, to warto zajrzeć sobie do interaktywnej mapy. W pewnym momencie, kiedy będziecie już farmić te same materiały do kolejnej postaci, no to pewnie zapamiętacie ich lokacje. Jednak zdarza się, że będziemy potrzebować czegoś, czego lokacji nie będziemy znać. Z pomocą wtedy przyjdzie wam interaktywna mapa, która pokaże wam wszystko. Dosłownie wszystko, czego potrzebujecie. Warto od razu zacząć z niej korzystać i oznaczać sobie, co już zebraliście pod kątem skrzynek, challenge'y, anemo, i geo i elektrokulusów, czy nawet szrajnów. Ja niestety olewałem na początku sprawę i często omijałem, powiedzmy, geokulusy, które później musiałem zebrać dosłownie wszystkie do questa, no i zaczął się wtedy problem. Co prawda możecie używać gadżetów, jednak korzystanie z tej mapy ułatwi i usprawni wiele rzeczy. No i tutaj, jak już wspominałem, staraj się nie robić tego, co ja robiłem, czyli jeśli zobaczysz skrzynkę gdzieś podczas swojej podróży, poświęć chwilę i ją otwórz. To samo tyczy się challenge'ów, czy anemo, geo i elektrokulusów, czy nawet szrajnów. Jeżeli masz kluczyk, podbiegnij, otwórz sobie go. W pewnym momencie możesz sobie pomyśleć, że nie, zapamiętam. No nie zapamiętasz, uwierz mi, nie zapamiętasz i potem będzie problem. Dlatego jeżeli z jakiegoś powodu naprawdę nie możecie czegoś zebrać, no to przypominam o punkcie pierwszym, czyli oznaczcie to sobie na później. Trzymając się kwestii eksploracji, teleporty są jednym z najlepszych powodów do tego, aby zacząć eksplorować mapę. Aktywne pozwolą nam bardzo łatwo i sprawnie poruszać się po mapie i ograniczą irytację podczas wykonywania niektórych questów, gdzie musimy sporo podróżować. Dodatkowo część pozwala nam szybko dostać się do lokacji, gdzie możemy pofarmić potrzebne materiały i tutaj warto pamiętać, że nie tylko posągi i teleporty umożliwiają nam podróżowanie, a również domeny. Często znajdują się w dosyć newralgicznych miejscach i możemy również się do nich przenieść. Odkrywanie teleportów, posągów i tak dalej jest również bardzo fajnym wyznacznikiem tego, w którym kierunku warto na samym początku pójść. Nie licząc zwykłej eksploracji, warto również robić dzienne zadania. Stosunkowo wcześnie dostaniemy dostęp do tzw. daily commissions, które zlecać nam będzie nasza gildia. Są to bardzo szybkie i proste zadania, które dadzą nam trochę wartościowych przedmiotów, jak exp dla naszej postaci, czy kilka primogemów. Codziennie możemy zrobić maksymalnie 4, są one totalnie losowe, a za wykonanie wszystkich otrzymamy u Katryn dodatkową nagrodę. W sumie możemy dziennie zdobyć 60 primogemów i sporo doświadczenia. Mówiąc o zadaniach dziennych, warto też wyrobić sobie nawyk wykorzystywania naszego dziennego zapasu resina. Original resin to coś w rodzaju paliwa, energii, może nawet dodatkowej waluty, którą wykorzystujemy do specjalnych akcji. Możemy dzięki niej zdobywać przedmioty z bossów, specjalnych mobów, domainów i leylinów. Limit, który możemy posiadać, to 160, kiedyś było to oczywiście 120, zostało to zwiększone. Jeden punkt regeneruje się aż 8 minut, więc potrzebujemy ponad 21 godzin, aby odnowić całość. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej wartościowych rzeczy w grze, przez co jest bardzo ograniczona. Cały nasz progres będzie tak naprawdę zależał od tego, ile poświęcimy czasu na zdobywanie dodatkowych przedmiotów do ulepszenia naszych postaci, takich jak artefakty czy materiały. Te zaś zdobywamy głównie z miejsc, które wymagają od nas zapłaty w postaci Original Resin. Im dalej w las, tym więcej rzeczy będziecie mogli robić. Na początku jednym z głównych waszych źródeł wydatku będą leyliny. Farmienie artefaktów i materiałów jest szczególnie nieefektywne na niskich poziomach. Im wyższy poziom domainu, tym większy zasób nagród, dlatego na początku głównie warto skupić się na farmieniu dodatkowego expa lub złota z leylinów. Oczywiście w przypadku leylinów działa to dokładnie w ten sam sposób, czyli im wyższy poziom będziemy mieli,
tym lepsze nagrody zdobędziemy. Original Resin może być dodatkowo odnowiony na kilka sposobów. Po pierwsze, poprzez wydanie primogemów, czego pod żadnym pozorem nie róbcie, chyba że macie dużo gotówki, którą możecie wydać na grę oczywiście. Jednak jeśli nie chcecie tego robić, to uwierzcie mi, przyda się to do czegoś innego. Po drugie, możecie wykorzystać Fragile Resiny. Jest to specjalny przedmiot, który po użyciu doda wam 60 Original Resina, który możemy oczywiście dalej sobie wydać. Zdobędziecie tego trochę po drodze, jednak również polecam to zostawić w spokoju. Przyjdzie moment, w którym spędzicie naprawdę ogromną ilość czasu na farmieniu artefaktów czy materiałów, dlatego zostawcie to sobie na później. Przeważnie w okolicach 45 poziomu Adventure Ranka zaczniecie powoli już sobie farmić i to będzie dobry moment, aby zacząć z tego korzystać. Chociaż sądzę, że w trakcie gry, jak już troszkę pogracie i zdobędziecie doświadczenie, no to sami dobrze będziecie wiedzieć, kiedy będzie wam potrzebny dodatkowy resin. Dodatkowo, kiedy już dostaniemy dostęp do Liyue, to po osiągnięciu 3 poziomu reputacji w mieście dostaniemy odblokowaną receptę na Condensed Resin. Jest to opcja, która daje nam możliwość przechowania 40 sztuk naszego Original Resina w postaci Condensed Resin. Możemy go wykorzystywać w trakcie robienia domainów czy leyline'ów, a dzienny limit, który możemy posiadać, to 5 sztuk. Jak już mówiłem przed chwilą, na niskich poziomach nie warto skupiać się na farmieniu i lepszaniu artefaktów. Te, które zdobędziecie na początku, będą niskiej jakości i będą pewnie słabe. Artefaktów jest masa i dzielą się one na 2 typy i jest w sumie 5 kategorii. Część artefaktów ma określone rzadkości i często będzie tak, że z większości już nie będziecie nigdy korzystać. O tym zrobię osobny odcinek, a na dzisiaj mogę wam powiedzieć, że dopóki nie zaczniecie zdobywać niebieskich i fioletowych artefaktów, nie macie się czym przejmować. Bonusy, które gwarantują, często będą mniej warte niż statystyki, które oferują. A mówiąc zwięźle, dopasowanie ich będzie zależało od tego, do jakiej postaci będziecie je stosować. Wasze postaci, które będą zadawać obrażenia, będą chciały mieć jak najwięcej ofensywnych statystyk, wasi supporterzy Energy Recharge czy Elemental Mastery, a healerzy często HP, atak czy na przykład def. Jest to stosunkowo skomplikowane, bo w grę wchodzą statystyki, które skalują się z umiejętnościami waszej drużyny i wiele, wiele więcej. Nie szalejcie z ulepszeniami niebieskich artefaktów. Wystarczy dosłownie 4 level, a wszystko niżej, włącznie z niebieskimi artefaktami, stanie się i tak wyłącznie paliwem do levelowania waszych artefaktów, jak już zaczniecie zdobywać i 4 i 5 gwiazdkowe. Blessing of the Waking Moon, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, jest to bardzo opłacalna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć. Za $5 dostaniecie od razu 300 kryształów, które można wymienić na primogemy i przez kolejne 30 dni będziecie dostawać po 90 primogemów. Daje to łącznie 3000 primogemów, a jedyny haczyk jest taki, że musicie codziennie wchodzić i je odbierać. Jest to moim zdaniem najbardziej opłacalna rzecz, na którą pewnie część z was będzie mogła sobie pozwolić. W połączeniu z dziennymi questami dostaniemy tak naprawdę jednego łysza dziennie. Decyzja należy do was, jednak musiałem o tym wspomnieć i polecam najpierw troszkę pograć oczywiście, a następnie się dopiero nad tym zastanowić. Jak już jestem przy rzeczach premium, to warto wspomnieć o najważniejszym chyba elemencie tego gatunku, czyli o systemie gacha. Mamy w sumie 3 banery, jeden dodatkowy dla nowych graczy, w którym macie ograniczoną liczbę wishów. Mamy 2 rodzaje wishów, Aquaint Fate i Interwind Fate, oraz 3 rodzaje banerów. Pierwszym jest standardowy baner, w którym możecie zdobyć podstawowe postaci i bronie. Ten baner nie zmienia się i nie ma określonego czasu, zanim wygaśnie. Do wishowania wykorzystuje się Aquaint Fate. Drugim jest Event Character Banner, w którym możemy zdobyć specjalne limitowane postaci, jak ostatnio Hu Tao czy Torzalgie. Wykorzystujemy tutaj do wishowania Interwind Fate, a baner jest dostępny przez określony czas. Z tego samego typu wishów korzysta również Weapon Banner, gdzie możemy zdobyć specjalne i limitowane rodzaje broni. Na samym końcu, tak jak wspomniałem też na początku, mamy specjalny banner dla nowych graczy, na którym wishujemy Aquaint Fate i ma on ograniczoną ilość wishów. Jest również tańszy od reszty i o ile dobrze pamiętam, możemy zawishować na nim jedynie 20 razy. No dobrze, koniec końców. Wszelką walutę premium polecam używać do kupowania Interwind Fate i używania jej na banerze z postaciami. Możecie na nim zdobyć każdą inną postać ze standardowego baneru i specjalną eventową postać, przez co jest bardziej opłacalny. Baner z bronią polecam omijać szerokim łukiem, chyba że naprawdę potrzebujecie specjalną broń, jak powiedzmy Staff of Homa dla Hu Tao. Jest to bardzo nieprzewidywalny baner i możecie stracić ogromną ilość wishów. W porównaniu do zwykłego baneru, gdzie PT osiąga się w okolicach 90 wishów, to w Weapon Banner
napisane, że jest to 70, a to oznacza, że przy 70 łyżach dostaniecie gwarantowaną 5-gwiazdkową broń. Jednak zawsze ten baner wygląda w ten sposób, że macie dwie limitowane 5-gwiazdkowe bronie, więc macie, można powiedzieć, 50% szans na to, że zdobędziecie tę, którą chcecie. Gwarantowany wybór jest dopiero po 210 łyżach, czyli jeżeli wykorzystacie specjalną mechanikę, która pozwoli wam wybrać tą broń, którą potrzebujecie, jeżeli dwa razy wyleci wam inna niż ta, którą chcecie, no to ostatni, czyli trzeci raz, czyli 210 łyż będzie dla was gwarantowanym przedmiotem, który sobie wybraliście. Oczywiście nie jest to jakby reguła, zawsze możecie sobie te bronie zdobyć wcześniej, możecie je zdobyć przy 10 łyżach, przy 20, jednak trzeba mieć naprawdę ogromne szczęście. Bronie, oprócz zwykłego baneru i baneru z bronią, będziecie dostawać również z eventowego baneru, więc nie polecam się w to na razie bawić. Jak już troszkę pogracie i zrozumiecie, jak to wszystko działa, wtedy możecie się na to, że tak powiem, szarpnąć. A podczas wyszowania będziecie zdobywać dodatkowe waluty, które można wymieniać na inne przedmioty również w sklepie premium i za te waluty będziecie mogli dokupić sobie jeszcze dodatkowe łyże. Aquaint Fate, o ile dobrze to w ogóle wymawiam, także wybaczcie, czyli łyż do standardowego baneru będziecie otrzymywać co jakiś czas jako nagrodę, więc co kilka poziomów, powiedzmy, będziecie mogli sobie troszkę połyszować. Jeżeli jednak nie potrzebujecie konkretnej postaci, jak na przykład Jin, no to polecam tak czy siak łyszować cały czas sobie na eventowym banerze. Te łyżki na standardowy baner będziecie dostawać za levelowanie postaci, za questy, za zwiększanie poziomu posągów i tak dalej, więc będzie ich całkiem sporo. Dodatkowo, jeżeli jesteście graczami free to play, czyli liczycie się tak naprawdę z każdym primogemem, to nie wydawajcie wszystkich łyżów, jakie macie na każdy nowy baner. Popatrzcie sobie, jak działa jakaś nowa postać, zastanówcie się, czy ją chcecie i czy ją potrzebujecie i czy w ogóle będziecie chcieli jej używać i wtedy dopiero bawcie się w wyszowanie. W pewnym momencie będzie coraz trudniej zdobywać primogemy, a czasem ze słabym szczęściem będziecie potrzebować ich całkiem sporo, żeby zdobyć postać, którą naprawdę chcecie. No i na sam koniec, bawcie się dobrze. To jest to, co mogę wam poradzić i życzyć. Ja się bawię świetnie w trakcie eksploracji, poznawania świata, budowania postaci. Nie raszujcie kontentu, nie starajcie się wszystkiego szybko skończyć i dotrzeć do endgame'u. To jest bardzo zdradliwe i często prowadzi do wypalenia. Jeśli będziecie zwyczajnie tylko brnąć przed siebie, to w pewnym momencie znajdziecie się w miejscu, w którym nie będziecie mieli niczego do roboty. Mimo że perspektywa wysokiego poziomu i tej wisienki na torcie wydaje się być kusząca, to ja największą przyjemność czerpię z czystej zabawy. Wasza postać, którą lubicie, nie jest taka zła, jak większość osób wam powie. Najgorsze postaci, które są ustawiane w najniższych tier listach, są często bardzo przydatne i wystarczającym wkładem jesteście w stanie je jesteście w stanie zrobić je bardzo silne. Więc jeszcze mogę wam doradzić, aby trzymać się jak najdłużej z dala od metagamingu, bo on jest w stanie zniszczyć to, co najlepsze. Dlatego jeżeli poszukacie sobie najlepszy team, jaki jest w Genshinie, no to zastanówcie się kilka razy nad tym. Także no, to by było na tyle. Dzięki wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Jeżeli macie jakieś propozycje, no to wrzucajcie komentarze. Ja najprawdopodobniej zrobię jeszcze kilka kolejnych takich rad. Zrobię kilka poradników na temat na przykład wishowania, banerów, artefaktów, domainów i tak dalej. Będę starał się tu jakby troszkę bardziej rozszerzyć. Może nawet nie będę robił kolejnych rad, tylko po prostu zajmiemy się już następnymi kolejnymi rzeczami, czyli zrobimy na przykład sobie poradnik o broniach, o postaciach i tak dalej. Także no, dziękuję raz jeszcze wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że streamuję Genshina na Twitchu w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty od godziny 18, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam również na mojego Discorda. I no, widzimy się, może nie widzimy, ale słyszymy się w kolejnych materiałach i widzimy się na kolejnych streamach. Także raz jeszcze, po raz trzeci. Dzięki za uwagę, szerokości i do usłyszenia.